Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z Gwinta. Ostatnio ta talia, którą grałem na Skojatel, mi się troszkę znudziła. No i wróciłem do grania potworami. Pożerka, którą widziałem na streamie u Gogola. Trzy nekery, trzy harpie, jeden oszlusk, jeden mglak, jeden gul, trzy harpie Kelano, dwie ekimy, arcygryf, Morwód, to my tu jeszcze mamy Królewicz Ropuch, oczywiście do synergii z Manticorą, Goebbels, Heyran, Duch Lasu, Doregrey, Gniazdo Potworów, Uzdrowienie i Przeraza. Ostatnio grywam też taliami, grałem takimi taliami jak Królestwa Północy, jak Nilfgaard, więc zacząłem grać różnymi nacjami. Pewnie przyjdzie czas kiedyś na nagranie też czegoś z Nilfgaardu, chociaż po rozegraniu różnych gier dochodzę do wniosku, że najbardziej sprawia mi, największą frajdę sprawia mi granie potworami. W Nilfgaard nie bardzo mogę się jeszcze wczuć, popełniam dużo głupich błędów, jeszcze spora droga przede mną. Jestem cały czas na 19 randze, czasami pójdę wyżej, w sensie zdobędę trochę MMR-u, potem to spada. Dwa dni ostatnie na Skoja miałem takie średnie, dzisiaj pograłem trochę tą pożerką, teraz włączyłem na czas nagrywania, zobaczymy czy się uda wygrać, czy też nie. Popełniam jeszcze czasami proste błędy, najczęściej złe zagranie oszluzga. No i dobra, co dostaliśmy na łapę? Na łapę dostaliśmy taki sobie, odrzućmy jedną harpię, odrzućmy Nekera i drugą harpię. Okej. Okay. Jedną ekimę mamy, żabę mamy w razie czego, żeby się pobudzimy się przerazy, jeżeli to będzie potrzebne. Gramy przeciwko Henseltowi, trzeba uważać, bo prawdopodobnie tutaj będzie Willem, prawdopodobnie będzie Pożoga, więc wokół tych dwóch kart będzie trzeba grać. Meta jest dość już nudnawa. Niedobrze, nie mam Keirana, którym powinienem to pożreć. Zaryzykujemy. Jest Keiran. Nie będzie mi strzelał. Dobra, tak to zróbmy. Jasne, nie ma sprawy. Uparty jesteś z tą balistą, chłopie. Pozwolisz, to zrobimy tak. Chciałbym złożyć jeszcze dwie talie, ale wypstrykałem się kompletnie z fragmentów talii niestety i nie mam 29, 6 plus 5 to 11, to będę miał 28, 1 z tego z jajka, czyli się z nim zrówna. Go nie przebije, jednak chcielibyśmy go przebić. Tak będzie 5, dobra. Bijemy go tak. Czemu miał być? Syk. I odcedzimy sobie talię z dwóch harpii. Mógłbym otworzyć sporą ilość beczek tak naprawdę, ale nie bardzo widzę w tym sens. 6 plus 7, 1. 6 to będzie 33, plus 3 wyciągamy. Jeden mu zabiorę, przebiję go tym ruchem. Okej.
Co mogę dla ciebie zrobić? A? Przebijamy go i robimy sobie carry over. Na drugie. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Elementarny błąd. Elementarny błąd. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Aha, kłopoty idą. Skelem, co mi zrzucisz, Skelem? Biorę się do roboty. Strony to jest pas. Nie wiem, czy on nie zapomniał, że z harpi się wykluwają ten. Chyba mu się zapomniało. Jestem oficerem. Łyczek kawki, dobra. To ciśnie do końca to. Okej. Okay. No dobra. No i co? A nie Toki? To panie Toki, co pan robisz? Paszowo, dobra. Laka to my nie chcemy. My oszluzga. Raz, dwa, trzy. Ja mogę cokolwiek oszluzgiem zagrać. Bardzo.
Dobra, zrzućmy sobie na razie to. Okej, Kimę, dobra. Takie coś? Dziwne to było, ale chyba zdawał sobie sprawę, że popełnił błąd, chcąc wcisnąć tę pierwszą rundę za wszelką cenę. Zapomniał o tych dwóch punktach, które i tak mi toczą po rozbiciu jajek. No ale dobra. Pierwsza wygrana jest. No, to są tak zwane misplaye, mi się też to zdarza cały czas. To jednak odróżnia graczy naprawdę bardzo dobrych w gwincie od graczy niedzielnych, takim jak ja jestem. To nie zmienia faktu, że lubię ten tytuł i chciałbym, żeby też jak najwięcej moich widzów w niego grało. Wtedy o wiele łatwiej mam, nagrywając takie materiały, dyskutować z wami. Lubię, jak podsyłacie mnie raz swoje talie. Wyrządź mi to, a bardzo lubię, jak jesteście wyżej w rankingu niż ja. Chciałbym ci pomóc. Dobra, kolejne uczekawki. Co dostaliśmy tutaj? Mamy dwie, ten, tu mamy uzdrowienie, więc Goebbels mi jest niepotrzebny. Wywalimy sobie harpię. Mamy w Manticore, mamy tego, ropucha w Manticore. Nekera wywalimy i licząc, że nam dojdzie. A zostawię go, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. To jest fall test. On będzie obstawiam pod buffowanie jednostek. Dobra, od razu mamy walnięcie z grubej rury. To zrobimy tak. Okej, wyciągnijmy sobie. Brama musi być bezpieczna. Wyciągnijmy sobie dwie harpie. Jedzmy mglaka, żeby jego punkty się nie zmarnowały. Zewrzeć szyki! Dobra, teraz wyciągnijmy sobie trzecią harpię. Bum, 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 bum. Czy my tutaj coś chcemy? Mamy carry over na to, to zjedzmy sobie. Antikorkę. Mam 30 punktów przewagi. 20 punktów przewagi. Ja sobie to spasuję. On teraz walnie chyba ten. Ruch dowódcy. No, teraz tak, będziesz grał, czy mnie, czy mi dasz instant pasa. Przegrupować się! Czyli grasz. Link.
śmierć! Nie boję się. Okej. Jesteś jednym z nas, czy nie? Elfy, do piachu! Grasz to na upartego. Chodź do wujka. Niezwykłem ukrywać swoich poglądów. Moi chłopcy się tym zajmą. Ten despekt tylko krew zmazać może. No to mnie załatwił. Ucisnął mnie w drugiej rundzie, tak, że się nie spodziewałem. Cztery i sześć to będzie... Naiwność jest błogosławieństwem dobrych. Ach, zrobiłem go. Ale jaja. Jednym punktem go zrobiłem. W tym zagraniu. Ten despekt tylko krew zmazać może. Co mogę dla ciebie zrobić? No idę elegancko. Udało się. Ładnie kombinował. Ładnie kombinował, ale wyszło. Jednak dobrałem to, co mogło mi uratować skórę i się udało. No więc tak, moi drodzy, wygląda pożerka, którą wam zaprezentowałem. Jest przyjemna w graniu, można coś tam porobić. Mam nadzieję, że wam się ta talia
spodobała. No i cóż, zostawcie proszę łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. Czekam na wasze komentarze pod tym filmem i przypominam, że dzięki waszym komentarzom mamy szansę dotrzeć do większego grona odbiorców i macie bardzo duży wkład w rozwój mojego kanału i w powiększanie liczby subskrypcji, więc liczę na waszą pomoc. A my widzimy się w kolejnych materiałach z Gwinta i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!